Witam wszystkich, ja jestem Brodacz Kudłacz, a to jest kolejny odcinek serii Retrocenzje. Teraz prawdopodobnie w tle widzicie tam gdzieś wokół mnie, tu i tak dalej, gameplay z tym, co się dzisiaj zajmiemy, czyli Left 4 Dead 2. Zapraszam do materiału. No to klasycznie, zajmijmy się lekko historią tej gry. Left 4 Dead 2 zadebiutował w sklepach 17 listopada 2009 roku na platformie Steam oraz Xbox 360. Na 360 zadebiutował nie na Steamie, bo tam no nie ma Steama, tylko został wydany przez EA, no i był normalnie w Microsoft Store. Jest to kontynuacja pierwszej części gry, o której również wspomnimy w tym materiale, bo jest ona dosyć ważna, jeśli chodzi o dwójkę. Gra została zrobiona na silniku graficznym Source, który jest dosyć znany wśród gier tego studia, znaczy w sensie ogólnie Valve, na przykład w CS-ie Source. Kto by pomyślał, że w CS-ie Source jest silnik Source, ale dobra, mniejsza z tym. Został on bardzo ciepło przyjęty przez graczy, znaczy w sensie nie silnik, chociaż to też, ale gra, i otrzymała ona średnią ocenę o wysokości 89%. Klasycznie zacznijmy sobie od grafiki i tu ku zdziwieniu każdego nie ma tragedii, jako że gra została tak samo jak pierwsza część stworzona na silniku graficznym Source, który jest, no powiedzmy sobie, uniwersalny, bo jak wstawisz Source'a do gry, to nie jest grafika ani zła, ani dobra, taka pośrednia, więc w sumie jest taki uniwersalny, więc no co tu dużo mówić. Grafika nie postarzała się zbytnio, aczkolwiek teraz wyszło Back 4 Blood, więc powiedzmy to, że jest następca Left 4 Dead, to grafika oczywiście jest lepsza, ale to jest gra o 12 czy tam 13 lat już starsza od naszego poczciwego Left 4 Dead 2, więc Left 4 Dead trochę latek już ma. No ale jak już mówiłem, grafika i tekstury są całkiem w porządku i jak najbardziej można to grać z przyjemnością nawet na słabszych sprzętach, bo wymagania wcale nie są tak wygórowane. Strzelanie do zombie. Co wam się pierwsze przypomina? Bo ja wiem. Sianie zniszczenie i śmierci każdemu, kto nadejdzie pod celownik, ale nie samemu, bo pamiętajmy, każdy film o zombie, bądź każda gra o zombie, w pewnej mierze jest taka, że jakieś ludziki trzymają się w grupie. I na tym się zatrzymajmy, bo w obu częściach gry, czy w jedynce i w dwójce, mamy po cztery postacie, które są naturalnie uodpornione na chorobę, właśnie żeby nie stać się zombie. Ale co to są za postacie? Nie są to zwykłe postacie, są one wyjątkowe. Już je wam przedstawiam. No dobra, ale kto to jest ten cały Left 4 Dead? A tak właściwie, co to jest ten cały Left 4 Dead? Już tłumaczę. W grupie, jak już wspominałem, czteroosobowej, składającej się z postaci, które przed chwilą zostały wymienione, musimy wydostać się z danego regionu miasta, ogólnie kraju, który został zarażony niewiadomą chorobą nieuleczalną. No, mówiąc po ludzku, ludziki stały się zombie. Naszym zadaniem jest w pierwszej misji bynajmniej wydostanie się z hotelu, z galerii handlowej i pójście dalej. Jako że postacie są naturalnie odpornione na zombie, nie mogą stać się nimi, aczkolwiek mogą od nich zginąć i dlatego do gry wchodzi wtedy współpraca. Najlepiej wtedy ze znajomymi, może oczywiście z randomami, nie mówię, że nie, ale ze znajomymi najlepiej tłuc do zombie. I to nie tak, że to kolejna typowa gra Valve, że jak już wspomniałem w poprzednich odcinkach, idziesz, strzelasz, zabijasz. Nie, tu czasami również trzeba pomyśleć. I głównie trzeba pracować razem. Trzeba coś dostarczyć, osłaniać się nawzajem, podnosić się, leczyć się, osłaniać się ostrzałem, granatami, mołotowami, różnymi takimi rzeczami. Dlatego cała gra, mimo że jest prosta w założeniach, jest naprawdę fajna i daje dużo radości, jeżeli gra się w nią razem i ma się samo zaparcie do współpracy. Chociaż niektórzy tego nie mają. Do dyspozycji zostało nam dane różne narzędzia mordu, od pistoletów po granatnik, bądź, nie wiem, sikierę, katanę, czy piłę łańcuchową, bądź granaty mołotowe, różne takie
fajne rzeczy do rzucania, strzelania i tak dalej, ale różnica jest taka, że w pierwszej części gry nie doświadczymy tam żadnej broni białej, a w drugiej części zostało to zrobione rewelacyjnie i zabijanie zombiaków bronią białą jeszcze nigdy nie było tak mięsiste i soczyste, jak zostało tu stworzone. Dźwiękowienie w tej grze jest specyficzne. Czy nie mówię o głosach zombiaku, bo po innych grach zombie, jak już doświadczył ten świat, takich jak, bo ja wiem, World War Z, chociaż jest to średnio udane moim zdaniem, bądź Resident Evil, po dźwiękach zombie możemy się spodziewać w sumie wszystkiego, bo to jest to zwykłe robienie grrrr i tak dalej i zawsze wyjdzie. Aczkolwiek udźwiękowienie, jeśli chodzi o muzykę, jest specyficzne, nie mówię, że jest złe, aczkolwiek jest odstające od innych gier typu strzelanie do zombie. A dlaczego? Już tłumaczę. Jest to takie, bo nie wiem, brzdękanie, coś w tym stylu, ale jest to bardzo pasujące do sytuacji. Dzieje się tak samo jak w przypadku Half-Life'a, jest akcja, jest adrenalina. Nie ma akcji, nie ma muzyczki, albo jest jakaś spokojniejsza. Zaraz ma coś się odwalić i jest taka tajemnicza i tak dalej, więc ogólnie to robi niezły klimat, aczkolwiek mówię, nie jest to udźwiękowienie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie karabinów i narzędzia mordu, no nie ma się do czego przyczepić. Karabin jak karabin, każdy ma inny dźwięk, piła łańcuchowa brzmi jak piła łańcuchowa, a nie jak zabawki Sinczyka. A więc moim zdaniem udźwiękowienie jest zdecydowanie na plus, tak samo jak dubbing wszystkich postaci. Jest również pasujący do każdej miłej mordy w grze. Zajmijmy się teraz modyfikacjami, bo to właśnie przez nie ta gra nadal żyje, nadal ma mnóstwo graczy i nadal gra się w nią świetnie. Zacznę od tego, że oryginalna kampania ma około, boże, 7 godzin rozgrywki, coś koło tego, więc raczej nie za dużo. Ale, i tu pojawia się jedno wielkie, ogromne ale. Istnieje takie coś jak Steam Workshop i tam, w naszym cudownym Steam Workshopie, mamy modyfikacje, co dodają mapy, bronie, różne rodzaje innych zombie, tekstury na te zombie. Jest to masa świetnej zabawy. Sam teraz musiałem nagrać coś innego w tle, bo tam to się zacinało, ale grałem na mapie z Five Nights at Freddy's i zamiast Nika grałem Ghost Riderem, więc można popuścić wodze fantazji i strzelać do zombie z karabinu, zanim będzie dziewczynek. Dlatego modyfikacje są jednym z najważniejszych punkci tej gry, które nadal trzymają przy życiu. I naprawdę polecam sobie parę ściągnąć, na przykład mapę Deadcraft. No, powiedzmy sobie szczerze, kto by nie chciał postrzelać do minecraftowych zombie z karabinu i nie używając modu w Minecrafcie. Jeżeli chodzi o mapy, na których będzie dane nam się zmierzyć, jest naprawdę niezła różnorodność jak na grę o zombie. Zaczynamy w hotelu, później po tym hotelu idziemy przez sklep, w którym wysadzamy cysternę, później idziemy do supermarketu, w supermarkecie znowu tłuczemy, później jesteśmy na przykład, bo ja wiem, w cyrku, jesteśmy na jakimś festiwalu cyrkowym, jesteśmy na bagnach, gdzie jeszcze jesteśmy? Jesteśmy na jakichś znowu mokradłach, jesteśmy przy opuszczonych fabrykach. Ogólnie jest masa terenów do odkrycia, a to tylko z podstawowej kampanii, a pamiętajmy, że mamy również w kampanii dwójki, ogólnie w całej Left 4 Dead 2, w całej grze, mamy umieszczone obie kampanie z jedynki oraz i dwójki, także są połączone mapy, plus, jak wspominałem w modyfikacjach, możemy pobrać z warsztatu różnorodne mapy i na przykład tłuc do zombie na mapie z Half-Life'a 2. Wspomnijmy jeszcze na chwilę o trybie multiplayer, który jest dosyć rozwinięty jak na taką grę, ponieważ możemy nie grać tylko i wyłącznie w koopie, możemy również wcielić się w zombie i przeszkadzać żywym, możemy być tylko zombie, możemy bawić się w przetrwanie, jakieś tam dostarczanie właśnie karnistrów, ogólnie jest parę tych trybów i jest to masa świetnej zabawy ze znajomymi, szczególnie jak ma się 8, wtedy jedna drużyna jest zombie, druga jest ludźmi i można się wspólnie, fajnie, po przyjacielsku poobrażać i ponawalać. O, bo bym zapomniał.
Porozmawiamy teraz o błędach, ale nie ma ich za dużo. No, akurat powiedzmy sobie szczerze, Valve kiedyś umiało robić gry bez błędów, a jeżeli były, to były szybko patchowane. Dlatego ich za wiele to nie było i dlatego za wiele ich tu nie znalazłem. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że niektóre postacie, w sensie zombie, na przykład Splinter, tą swoją macką pajęczyną, czy co on tam wysyła w nas, przeciąga przez dużo odległości, to przez ściany. Jest to lekko bez sensu, albo utykamy czasami w niektórych miejscach, w których na przykład nie da się uratować, ale to jest sporadyczne i nieczęsto się to zdarza. Kolejnym takim błędem może być, że możesz skradać się obok Witchki na kusaku, totalnie nic nie ruszyć, a i tak ją zaalarmujesz. Ale poza tym, po tylu latach i po tylu patchach nie ma żadnego błędu i na spokojnie da się to grać bez nerwów, a jeżeli będzie jakiś bug, to związany z ragdollami i będzie on raczej śmieszny. Podsumujmy zatem Left 4 Dead 2. Jak na grę z 2009 roku przetrwała próbę czasu i nadal świetnie się sprawuje nie tylko jako gra, ale także jako miejsce do polepszenia relacji z ludźmi oraz masowego modu na umarlakach. Oceniam tą grę na 9 na 10, ponieważ po tylu latach od premiery zabawa nadal jest wyśmienita, a błędy są tu znikome. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół, jeżeli średnio, to w bok. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!